Państwo zobaczą, tutaj na Saskiej ciągle autokar przyjeżdża, nawet po dwa, po trzy, po cztery, ciągle autokar odjeżdża. Przecież jaka ta szkoła musi być, skoro ona jest właściwie malutka. Jesteśmy tutaj na Saskiej Kępie, w Warszawie, na Mazowszu, u Moherowy. Ale po co te dzieci tak jeżdżą? Przecież samo jeżdżenie to ich tam niczego nie nauczy. Także widzicie Państwo. Warszawa, Warszawa, Warszawa Moherowa. Do cerkwi nie chodzą, bo tu nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, proszę Państwa. I tylko żyją takimi bzdurami, proszę Państwa. Przecież my tu mieszkamy, to codziennie widzimy, jak często jest odjazd, przyjazd, wyjazd, proszę Państwa. Już podróże kształcą, ale przecież dzieci to powinny się więcej uczyć, a nie po prostu jeździć, tylko jeździć, przyjeżdżać i się cieszą, no bo to wiecie, dla dziecka to jest radocha, jak ucieknie z domu w ogóle. Dla dziecka to jest radocha, jak dziecko ucieknie z domu. Dzieci lubią się uczyć. Skąd się to bierze, że chcą tutaj na Marszałkowskiej spać pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina? Chcą na ulicy mieszkać. Dlaczego? Radio Tok FM Eurokomcina. Barbie, Bailey, Langström Extra. Jesteśmy, proszę Państwa, tutaj na Saskiej i codziennie wszystko widzimy, co się dzieje na Saskiej. Codziennie wszystko widzimy, co się dzieje na Saskiej. Naród leniwy, proszę Państwa, judaszowaty. Jak przyjdą świadkowie, to machają tymi rękami, kamieniami i rzucają. To przecież tak było, tak jest. Rzucają kamieniami na policję. 11 listopada tu w Polsce, Marszałkowska. I to jeszcze przy trasie, proszę Państwa, przy trasie Łazienkowskiej. Także strasznie cywilizowany kraj to nie jest. Lepiej, żeby się oni lepiej więcej uczyli w szkole, a nie, proszę Państwa, żeby rodzice płacili nie wiadomo jakie pieniądze, bo są może bogaci, są ludzie, to nie mają do garka co włożyć. Tutaj dzwoniła do RDC pani Maria też, do radia dla ciebie, że po co to tak te dzieci jeżdżą, prawda? Ludzie nie mają co do garnka włożyć, a one tak jeżdżą. No, także proszę Państwa, prymitywne to jest, bo tutaj moja koleżanka Bożena Rossa uczyła w szkole dzieci polskie, że Bóg to Jahwe, że Bóg to jest Jehowa. No ale co to z tej nauki, po co komu taka nauka? Państwo zobaczą, gdy jesteśmy na Mazowszu, to jest ulica Saska Kępa. Im się tutaj tym Polakom tylko marzy, wszystko się marzy. Linia Mysia jest, zaprasza ich do kościoła, też nie pójdą. Linia Mysia zaprasza ich na mszę, też nie pójdą. Biblii nie znają, znać nie będą. O Jahwe usłyszały, proszę Państwa, nic to nie da. Bożena Rossa, Bogu Ducha winna, żeby ona wiedziała, że to nic nie da, że ona gorliwie będzie głosiła imię Boże Jahwe. Aby może i nie głosiła, taka Warszawa. Ale jeździć głupi Jaśko będzie. Głupi Jaśko będzie jeździć.